9 grudnia 1939 roku Lawrenti Beria wydał rozkaz białoruskiej i ukraińskiej NKWD, by przeprowadzić spis rodzin polskich na Kresach. Cel był prosty – depolonizacja Kresów. Pierwsza z czterech deportacji rozpoczęła się w lutym 1940 roku. NKWD wkraczało do polskich domów. Ludzie pakowali się w pośpiechu, czasem nie mogli niczego ze sobą zabrać. Przy 40-stopniowym mrozie w towarowych wagonach odbyło się transport Polaków na Syberię. Podróż trwała tygodniami. Warunki były tragiczne. Na miejscu spotkał ich głód, nędza i niewolnicza prasa. Wywieziono około 800 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej. Co trzeci deportowany nie przeżył zesłania.